Za nami 11. edycja Złotego Środka Poezji. W tym roku festiwal przebiegał pod hasłem Poezja wobec teraźniejszości. W ramach festiwalu Złoty Środek Poezji zorganizowano panel dyskusyjny. No, okazało się, że temat tej debaty był swego rodzaju problemem dla uczestników debaty, którzy po prostu jak gdyby swoje koncepcje i swoje diagnozy właśnie w czasie tej debaty wygłaszali. W dyskusji wzięło udział znakomite grono krytyków i badaczy literatury. Mieszkańcy miasta mogli spotkać się z Dariuszem Foksem. Złoty Środek Poezji to również konkursy. W pierwszym wzięli udział młodzi poeci. Był to już 10. ogólnopolski otwarty konkurs jednego wiersza. Wysłuchano 27 wierszy, z których nagrodzono te najlepsze. Zwoł mnie Adamem. Krzyczona Adama. Gratuluję Adamowi. Adam siedzi tutaj, na krześle. Jak wstanę, to go nie będzie. Złoty Środek Poezji utożsamiany jest z Arturem Fryzem, twórcą i koordynatorem festiwalu. Podczas festiwalu nagrodzono książki i prace graficzne. Jury wybierało spośród 53 debiutanckich książek poetyckich nadesłanych na konkurs. Nagroda za pierwsze miejsce wyniosła 5000 zł i trafiła w ręce Tomasza Mielcarka. Otwierałem drzwi. Przemykając po cichu, wstrzymywałem oddech. Chodziłem na palcach. Słyszałem głos wychodzący zza ściany, ale nie mogłem go rozpoznać. Życzę samych sukcesów poetyckich i spełnienia w tejże naprawdę wielkiej branży. Tak brzydko to określa. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.